A więc tak, może opowiem kilka słów o sobie i o vlogu, który zamierzam zacząć prowadzić. To ja nazywam się Mateusz, jestem z Zielonej Góry i mam gdzieś taką ogromną chęć już od dłuższego czasu. Chodziło mi po głowie myśli, by zacząć nagrywać filmy, w których przedstawiałbym wam moją pracę w warsztacie, pracę nad samochodem, ale żeby to nie było taki suchy materiał o tym, jak odkręcić śrubkę, jak wymienić jakąś część, tylko bardziej skupimy się na tym, żeby pokazać wam wpływ modyfikacji na to, jak się zachowuje samochód. Nie ukrywam, moje wszystkie poczynania, mój cały samochód jest zbudowany bardzo budżetowo, jest zbudowany przez już przeszło 8 lat. Modyfikacje, które zrobiłem, tak naprawdę można by było zamknąć w przeciągu jednego miesiąca lub i krócej, bardzo niskim kosztem, ale cała ta magia, historia z tym samochodem, która trwa, historia, którą buduję już od 8 lat, zaczęła od jakiegoś czasu się przekładać i na wyniki, które gdzieś tam zdobywam. I po prostu wiedza, którą przez te wszystkie lata, wiedza, którą zdobywałem, wiedza, którą znalazłem, czy to w internecie, na polskich i zagranicznych forach, czy wiedza, którą dzielą się ze mną inni uczestnicy zawodów, czy inni pasjonaci, nie tylko marki, i nie tylko właśnie z Polski, ale i z całego świata. Myślę, że to jest coś, o czym warto opowiadać, wiedza, którą warto szerzyć wśród innych osób, ludzi. Myślę, że to będzie... Będę chciał zrobić to w jak najbardziej treściwy sposób, jak najbardziej zrozumiały. I po prostu przypomina mi się okres mojej nauki, moich studiów, gdzie po prostu lubiłem prowadzić różnego rodzaju koła naukowe. Ogólnie z wykształcenia jestem inżynierem informatyki. I to było coś, ogólnie przekazywanie wiedzy, dzielenie się nią, pomaganie innym, to było coś, co mi zawsze sprawiało dużą przyjemność, w czym lubiłem się realizować i pomyślałem, że mogę to robić dalej, mimo że już skończyłem te studia, mimo że już podjąłem normalną pracę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i ogólnie może przejdziemy do tego, jakie mam plany wobec tego garażu. To ogólnie tak, jak już wstałem, garaż jest ogólnie pusty. Przed chwilą był nieco bardziej zapełniony. Był zapełniony liczną ilością pajęczyn, pająków, różnego rodzaju śmieci. Teraz jak przyjdziemy trochę do tyłu, tylną część garażu, jest za mną ściana. Ściana, na której planuję powiesić tablicę. Tablicę białą, metalową, która będzie swego rodzaju pomocą dla mnie w prowadzeniu zajęć z jakiejś teorii, którą będę łączył z praktyką, z własnym doświadczeniem, może jakimiś zdjęciami i symulacjami, dlaczego na przykład dzieje się tak, a nie inaczej, jaki ma wpływ, nie wiem, na wyniki, na osiągi samochodu, na to, w jaki sposób się prowadzi. Myślę, że to było na tyle na dzisiaj. I na następnego vloga myślę, że już warsztat będzie przygotowany. Warsztat, garaż będzie przygotowany. Będzie w nim już oświetlenie, to co jest dla mnie najważniejsze. I jeśli dotrwaliście do końca, to bardzo wam dziękuję. I do zobaczenia wkrótce.